W MON istniał proceder, by wypłacać nagrody byłym pracownikom w postaci prezentów, przekonywał wiceszef MON-u Cezary Tomczyk. I to był właściwy standard, żeby w ten sposób wynagradzać pracowników, nawet byłych pracowników MON? Mogę pani odpowiedzieć, że takiego procederu na pewno nie było w Ministerstwie Edukacji i Nauki, którym zarządzałem. Nie sądzę, ja pytam o MON. Nie sądzę, żeby ten proceder istniał również w MON-ie. Natomiast jeśli była taka sytuacja, która jest dzisiaj opisywana jako afera zegarkowa, to musi zostać przykładnie ukarana. O tym mówi dzisiaj pan minister Błaszczak. No ale była, no bo pan minister Tomczyk pokazał mail od byłej szefowej Centrum Operacyjnego MON Agnieszki Glapiak do dyrektor generalnej resortu z 8 listopada ubiegłego roku. No i tam była szefowa Centrum Operacyjnego MON. Zresztą bliska współpracowniczka pana ministra Błaszczaka pisała, taki sobie wybrałam, pisała o zegarku firmy szwajcarskiej, 6 tysięcy złotych warty. Jeśli ten mail jest prawdziwy, to mamy do czynienia ze skandalem, który musi zostać przykładnie ukarany. Co to znaczy, kto powinien zostać przykładnie ukarany? No, ci, którzy ewentualnie tego rodzaju proceder uprawiali, jednostkowy, mam wrażenie, natomiast to musi zostać zbadane do samego końca. Ale to znaczy, pan Mariusz Błaszczak nie panował nad tym, co się dzieje w ministerstwie, bo mówił, że on nie miał o tym w ogóle żadnego bladego pojęcia. Natomiast mogę powiedzieć z perspektywy ministra edukacji i nauki, że naprawdę minister nad wszystkimi tego rodzaju szczegółami, jak na przykład gadżety kupowane dla zagranicznych delegacji, czy na potrzeby spotykania się z zagranicznymi delegacjami, na pewno nad tym minister nie czuwa, bo nie była taka jego rola. Jeśli coś takiego miało miejsce, to jest skandal, trzeba to wyjaśnić i ukarać. No jak mówił pan wiceminister, że służba kontrwywiadu wojskowego ma uzasadnione podejrzenie, że ten proceder miał wiele takich przypadków, że to był właściwie wierzchołek góry lodowej. A czy pani Agnieszka Glapiak, która jest teraz wiceszefową Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, powinna się podać do dymisji? Powinno to zostać zbadane, wyjaśnione. Jeśli rzeczywiście miała miejsce taka sytuacja, to natychmiast tak. Ale pan na okrągło generalnie nie chce przyznać, że jednak takich sytuacji być nie powinno absolutnie. No, ale nie, no powiedziałem, że nie powinno być takiej sytuacji. Powiedziałem, że to jest skandal. Jeśli to jest prawda, to jest skandal. I jeśli to się w ten sposób rzeczywiście wyjaśni, to powinna się podjąć dymisję. Ale ja nie jestem sędzią, nie jestem prokuratorem, nie byłem w Ministerstwie Obrony Narodowej, więc czekam na wyjaśnienia. Listy śmierci, tak prezes Kaczyński określa listy PiS-u w wyborach do Europarlamentu. Kiedy je poznamy? Jutro na konwencji PiS-u, czy dopiero jak zostaną zarejestrowane? To nie jest konwencja jutro, to jest kongres sił patriotycznych, niepodległościowych, wolni Polacy przeciwko zmianom traktatowym Unii Europejskiej. A pana tam nie będzie? Tam będzie. Będę. Będzie pan. Tak, będę. Będę dlatego, że przygotowywałem też część paneli dyskusyjnych na tym kongresie jutrzejszym, więc trudno to nazwać konwencją. Na pewno jest to bardzo mocny element już dyskusji na temat Parlamentu Europejskiego i Odszedł pan od tematu, bo ja pytałam o listy, kiedy będą gotowe. Kiedy je poznamy, bo gotowe to już są, tylko kiedy je poznamy? Mogę pani powiedzieć, że lista z województwa lubelskiego jest praktycznie gotowa. Myślę, że w poniedziałek będzie znana. I kto jest na pierwszym miejscu? Na pierwszym miejscu najprawdopodobniej będzie pan Mariusz Kamiński. I to pan forsował tę kandydaturę? Ja jestem przewodniczącym zarządu wojewódzkiego i zarząd wojewódzki taką uchwałę podjął, żeby rekomendować centrali partyjnej pana Mariusza Kamińskiego na pierwszym miejscu. I wróżę mu pan powodzenie z taką przeszłością, generalnie kiedy został skazany prawomocnym wyrokiem? Został skazany w politycznym procesie, ułaskawiony, tego ułaskawienia nie wziął pod uwagę Sąd Najwyższy, złamał tym prawo. Pan Mariusz Kamiński ma piękną kartę ze swojej historii, również walki o wolność i niepodległość państwa polskiego. Został skazany za przekroczenie po prostu uprawnień na swoich... jak to nazwać? Pani redaktor, wszyscy wiemy, jak on był skazywany, przez kogo był skazywany na te wówczas 3 lata bezwzględnego pozbawienia wolności za coś, co się nie kwalifikuje. Jeśli w ogóle doszło do jakichś złamania procedur, za coś, co się w ogóle nie kwalifikuje na tego rodzaju karę, dlatego pan prezydent nie miał najmniejszej wątpliwości, żeby natychmiast po objęciu urzędu w 2015 roku... No tak, czy siak wyrok jest prawomocny, ale podobno dantejskie sceny były na Nowogrodzkiej miały miejsce, jeśli chodzi o konstrukcję tych list, że tam były krzyki, wyzwiska, że było wyszarpywanie sobie listy, że drzwi do gabinetu Jarosława Kaczyńskiego były okupowane i wczoraj wieczorem, i dzisiaj przed południem. Ja byłem w gabinecie pana prezesa Kaczyńskiego w środę, w godzinach południowych. Byłem tam 1,5 godziny. Byłem dzisiaj godzinę i nie widziałem żadnych dantejskich scen, a opisy w mediach są ciekawe zawsze, ale nie zawsze zgodne z rzeczywistością. A może pan po prostu nie chce przyznać tak, jak było, no bo to miało być wczoraj wieczorem i dzisiaj przed południem. No może jak pan był godzinę, to ta godzina była spokojna.
z ręką na sercu mogę pani powiedzieć i naszym słuchaczom, że ja czegoś takiego nie widziałem i też mi nikt nie mówił o takich rzeczach. Przeczytałem rzeczywiście w mediach o jakichś dantejskich scenach. A przy układaniu list do Europarlamentu to są wydarzenia nie tylko z naszej partii, także z innych partii. Są duże dyskusje na temat tego, kto gdzie, z jakiego miejsca. Maciej Wąsik też będzie osiągnie sukces? Myślę, że tak. Maciej Wąsik, tak jak i Mariusz Kamiński. Też skazany prawomocnym wyrokiem. W tym roku dali się poznać jako nasi bohaterowie. Tak do nich podchodzimy. Jeśli będzie startował rzeczywiście... A to nie jest dla was obciążenie jednak? Nie sądzę. Wręcz przeciwnie. Wydaje mi się, że to, co zrobiono z nimi w tym roku, całkowicie niezgodnie z prawem, nie respektując w ogóle prerogatywy głowy państwa, łamiąc przepisy prawa, to jest powód do tego, żeby jednak... To jest wasza interpretacja, natomiast jest wielu prawników, którzy uważają, że jednak prezydent po raz pierwszy, ułaskawiając to jeszcze w 2015 roku, no jednak przekroczył swoje uprawnienia. No nieprawda. Pan prezydent ma swoje prerogatywy w konstytucji zapisane, użył tej prerogatywy i nikt nie ma prawa jej podważać. A to, że ktoś podważa, to ten, kto podważa, łamie prawo. Poza tym proszę zwrócić uwagę, że pan Mariusz Kamiński i pan Maciej Wąsik są dokładnie w takiej samej sytuacji, a jednak inaczej do tego podchodzi również pan marszałek Szymon Hołownia. Jednemu wygasił mandat, drugiemu nie wygasił mandatu, przy czym temu, któremu nie wygasił mandatu, bo nie mógł. Może zabrakło doświadczenia, może popełnił błąd. A czy panowie Wąsik i Kamiński będą szukać w Europarlamencie złudnego bezpieczeństwa? Nie, będą nas reprezentować, jak tak stwierdzą wyborcy, będą nas reprezentować w Parlamencie Europejskim po to, żebyśmy bronili Europy przed uczynieniem z niej superpaństwa pod butem niemieckim. Chcemy być w Unii Europejskiej takiej, do jakiej wchodziliśmy. O takiej dzisiaj była podejmowana również uchwała sejmowa Unii Europejskiej z państwami równych praw, a nie super państwa zarządzanego przez jedno państwo i nie traktującego równo wszystkich innych członków Unii Europejskiej. A platformerski aparatczyk po 5 miesiącach sprawowania władzy w bardzo ważnym ministerstwie ucieka do Brukseli, podobnie jak ucieka do Brukseli pan Kierwiński, podobnie jak ucieka do Brukseli pan Sienkiewicz i wielu innych prominentnych działaczy Platformy Obywatelskiej. To jest prawdziwy eksodus i ucieczka. Pytanie po co i dlaczego? No to można również odwrócić pytanie, czy panowie Wąsik i Kamiński nie uciekają do Brukseli? Panowie Wąsik i Kamiński nie są ministrami w rządzie. Gdyby byli ministrami w rządzie Prawa i Sprawiedliwości, z pewnością nie kandydowaliby tam. Natomiast proszę zwrócić uwagę, że rekonstrukcja tego rządu 13 grudnia po 5 miesiącach funkcjonowania jest gigantyczna i niespodziewana. Trzeba odpowiedzieć sobie na pytanie, co się dzieje z rządem. Tam się trzęsie. No ale kiedy, bo wy tak z lubością określacie tę koalicję 13 grudnia, no ale kiedy ona miała się generalnie zawiązać? Czy też kiedy miała odebrać, zostać zaprzysiężona przez prezydenta? No kiedy? Przecież no nie było innego terminu. No przecież wcześniej jeszcze był ten rząd taki tymczasowy, dwutygodniowy, nie wiadomo po co. Rząd Prawa i Sprawiedliwości. No panie ale pośle, no bądźmy uczciwi, no. Ale została zaprzysiężona 13 grudnia i tak ją nazywamy koalicją 13 grudnia. No, no a woda na młyn, można powiedzieć. Czy pan nie przeszkadza, nie przesadza z tą kompromitacją? No nie, no, panie redaktor, no jeszcze raz powtórzmy. Ludzie z czołowego, z kierownictwa, ze ścisłego kierownictwa Platformy Obywatelskiej, którzy przejmowali najważniejsze urzędy w państwie, wytrzymali tam raptem 5 miesięcy, niektórzy z hukiem, jak Sienkiewicz, odchodzą stamtąd i robią wielki eksodus do Brukseli. No to nie jest normalne. Ale mają być silne listy ze strony Koalicji Obywatelskiej. Tylko jeszcze raz powtarzam, rząd Rzeczypospolitej Polskiej to jest rzecz najważniejsza dla każdego ugrupowania, które przejmuje władzę. Widać, nie dla liderów Platformy Obywatelskiej. Pani minister Barbara Nowacka wstrzymała program Laptop dla ucznia i zapowiedziała zmianę jego zasad. Co pan na to? Słyszałem o tym już dawno, że nie ma na to pieniędzy. Dziwne, bo te 900 milionów złotych na laptopa dla każdego czwartoklasisty to nie są wielkie wydatki. No tak, tylko że ten program, przepraszam, że wejdę panu w słowo, właściwie to wyglądało na to, że chcecie zdobywać głosy potencjalnych wyborców przed wyborami w 2023 roku. No nie było na to pomysłu. No po prostu rozdajemy laptopy i tyle. Rozdajemy laptopy po to, żeby każdy uczeń, który idzie do czwartej klasy, miał sprzęt nowoczesny, który będzie mu służył przez kolejne kilka lat. Naprawdę. No i rodzice alarmowali, że dzieciaki to przede wszystkim sobie instalowały tam różne gry i w ten sposób spędzały wolny czas. Ale chyba pani żartuje, że my będziemy teraz za rodziców wykonywać władzę rodzicielską w każdym domu. No to rodzice muszą zdecydować, do czego ten laptop będzie używany. Jak dziecko ma 10 lat, to chyba jest pod kontrolą rodziców i rodzice wiedzą, do czego ten laptop powinien być wykorzystany. No ale teraz rodzice, pojawiają się takie głosy wśród rodziców, że zamiast komputerów to uczniom lepiej byłoby rozdawać czytniki e-booków.
Być może, ale komputery są też bardzo ważne. Można na to wgrać naprawdę wiele edukacyjnych programów darmowych, tylko najpierw trzeba mieć komputer. No naprawdę większość dzieci z czwartych klas nie ma komputerów, bo rodziców na to nie stać. Więc to jest wielka pomoc również dla rodziców, po to, żeby dzieci nie czuły się jakoś gorzej, tylko dlatego, że pochodzą z biedniejszych rodzin. To wszyscy wiedzą. Natomiast Platforma to wstrzymała, mówiąc, że coś zrobi w zamian, tylko nie bardzo wie co. Mówi, że nie ma na to pieniędzy. No, chciała dać miliard złotych więcej na okupowaną Telewizję Polską, bo zawetował to pan prezydent, to z tego miliarda można było dać na laptopy. Naprawdę są na to środki finansowe. Unowocześnienie polskiej szkoły, cyfryzacja polskiej szkoły, miliardy, 15 miliardów w sumie wpompowane przez rząd Prawa i Sprawiedliwości w rozmaite programy typu na przykład Laboratoria Przyszłości. To był skok cywilizacyjny. Naprawdę dzisiaj polska szkoła wygląda lepiej i dzieci powinny mieć dostęp do nowoczesnego sprzętu po to, żeby wykorzystywać to w efektywnej nauce. No, pani minister też obiecała ściąć listę lektur, no i skończyło się na kosmetycznych poprawkach. Podobnie jak skończyło się, no nie wiadomo czym, ten zakaz, tak zwany zakaz zadawania prac domowych, bo to wprowadza tylko i wyłącznie wielki chaos w szkołach i to rzeczywiście jest szkodliwe, bo to jest równanie do słabszego. Nauczyciele muszą mieć swobodę doboru metod pracy z uczniami, także poprzez zadawanie prac domowych, po to, żeby uczniów rozwijać i przygotowywać do promocji następnej klasy czy do egzaminu ósmoklasisty. Wchodzenie teraz w to pole wolności nauczycielskiej jest absolutnie niepotrzebne i szkodliwe dla polskich uczniów. A pan się nie obawia, że na przykład może znaleźć się na ławie oskarżonych? A z jakiego powodu? No na przykład Villa Plus program. Też był szeroko krytykowany. No na przykład Najwyższa Izba Kontroli przecież swego czasu przecież wskazywała na pewne nieprawidłowości. NIK stwierdził, że nielegalnie przyznał pan 6 milionów złotych w programie nazwanym przez media właśnie Villa Plus. Niezgodnie z warunkami konkursów. Dawno to wyjaśnialiśmy. Program nazywa się Inwestycje w Oświacie. Świetnie działa. Działają te projekty, które zostały zgłoszone przez 42 organizacje. Jeśli jedna czy druga ich nie wykonuje, to będzie musiała zwracać pieniądze. Zabezpieczyliśmy to odpowiednimi umowami, wekslami, hipotekami na rzecz Skarbu Państwa, po to, żeby rzeczywiście program był wykonywany. Natomiast to, o czym mówiła Najwyższa Izba Kontroli, zostało dawno usunięte. 3 miliony złotych zostały nadpłacone i natychmiast następnego dnia zwrócone. To był błąd księgowy pracownika ministerstwa. Żadna złotówka z tego nie zginęła. Milion złotych, kolejny z tych 6 milionów, czy nawet półtora, zostało przekazane instytucji państwowej, Instytutowi Dmowskiemu, który też... ale pieniądze jednak płynęły szerokim strumieniem do organizacji zbliżonych, tak jakoś kojarzonych z Prawem i Sprawiedliwością. A to, wie pani, to ciekawe, do kogo płyną pieniądze na przykład z miasta Warszawy. 300 milionów złotych na organizacje pozarządowe, do rozmaitych stowarzyszeń, które nie są zbliżone do Prawa i Sprawiedliwości. No tak, tylko że pierwsza z kwestionowanych dotacji, która obiewała na 55 milionów, została przyznana firmie o kapitale 5 tysięcy złotych, założonej 10 dni przed ostatecznym terminem składania wniosków. Powtarzam raz jeszcze. Kryteria formalne wszystkie były spełnione. Liczył się projekt, który był oceniany i zabezpieczenie tego projektu, jeśli ktoś rzeczywiście nie wykonuje projektu zgodnie z umową, będzie musiał środki zwracać, a zwracać ma z czego, ponieważ zabezpieczenie jest pełne i hipoteka i weksel. Panie profesorze, jak to możliwe, że przez cały okres szkoły podstawowej jest 608 godzin lekcji religii, a jedyne 570 geografii, biologii i informatyki łącznie? Czy myśli pan, że po tych 608 godzinach przeciętne dziecko wymieni różnicę między buddyzmem a hinduizmem? Myślę, że wymieni, w zależności jak te lekcje były prowadzone, w jakiej szkole. Tak samo jest z biologią, tak samo jest z chemią, tak samo jest z językiem polskim. Są różne poziomy w różnych szkołach, różni nauczyciele, więc jak pani trafi do takiej szkoły, gdzie rzeczywiście nie najlepiej była wykładana religia, to może nie wymieni, a jak trafimy do szkoły lepszej, to tak. Ale ja nie rozumiem, dlaczego jest ta walka z religią. Czemu ma służyć walka z religią? Bo ona jest walką ideologiczną. Religia to jest bardzo ważny przedmiot, bo człowiek to nie tylko kwestia rzeczy materialnych, to również kwestia rzeczy duchowych i przede wszystkim moralności, zasad moralnych. One muszą być gdzieś... Tylko czy na pewno musi być w szkołach? Przecież... Tak, w szkołach. Tylko dlatego myśmy mieli przygotowany już program, żeby wprowadzić obowiązkową etykę albo religię. Nie religię obowiązkową, tylko obowiązkową etykę. Bo dzisiaj sytuacja, w której rezygnuje się z religii i z etyki i nie ma się żadnych przedmiotów, które by rzeczywiście traktowały o tej bardzo ważnej sferze życia człowieka, sferze duchowej, sferze moralnej, jest rzeczą niepożądaną. Powinna być albo etyka obowiązkowa, albo zwolnienie z tej obowiązkowej etyki, jeśli ktoś wybiera religię. Tak, mieliśmy program, bo to jest niezwykle ważne. No ostatnio pan prezydent tak wzbudził pewne zainteresowanie, jeśli chodzi o to, w jaki sposób reagował na ekspozę Radosława Sikorskiego. No taką miał dość żywą mimikę.
No bo wie pani, pan prezydent w ogóle jest takim naturalnym człowiekiem i jak reaguje, to reaguje w sposób naturalny. Taka jest jego również charakterystyka, takie są jego cechy charakteru, które ja bardzo cenię. Natomiast jak się słuchało pana Sikorskiego, zwłaszcza na początku tego expose, no to trudno było nawet wyczuć, że to jest expose ministra spraw zagranicznych. To były fobie antypisowskie jakieś. Szkoda. No niektórzy, jeśli chodzi o pana prezydenta, mówią, że właściwie to powinien zachować się jednak nieco bardziej powściągliwie jako prezydent RP i pierwszy obywatel. Każdy ma prawo do swojej, prawda, interpretacji tych wszystkich zdarzeń, do swojej oceny. Ja nikomu nie bronię również takiej oceny, ja mam inną. Był pan autorem zawetowanych przez prezydenta ustaw tzw. Lex Czarnek 1.0.2.0, które znacznie zwiększały uprawnienia ministra i reprezentujących go kuratorów. Tak było, rzeczywiście. Czy chciałby pan, żeby takie rozszerzone uprawnienie miała teraz pani minister Nowacka i kuratorzy przez nią nominowani? Jest pełne niezrozumienie tego, co było w tych ustawach zawetowanych, bo przede wszystkim tam było zwiększenie roli rodziców. Dzisiaj do każdej szkoły może wejść organizacja pozarządowa, która będzie nauczała dzieci. Bez wiedzy jednak rodziców. Ostatnie słowo jednak należało do kuratora. Ale to już tylko i wyłącznie wówczas, kiedy rzeczywiście były sprzeciwy wobec tego, co się dzieje w szkole. Natomiast najpierw, żeby były sprzeciwy, to rodzice muszą wiedzieć, czego chcą uczyć organizacje pozarządowe ich dzieci. Tymczasem wielki sprzeciw był właśnie do tego, że te organizacje musiałyby najpierw pokazać wszystkim rodzicom i musiałby to zrobić dyrektor szkoły publicznie, treść i materiały, które będą służyły do nauczania na tych zajęciach pozalekcyjnych. Proszę mi wierzyć, naprawdę rodzice bardzo często nie wiedzieli, co podpisują, kiedy wyrażali zgodę na udział dzieci w takich lekcjach i często były te lekcje, no nazwijmy to, szkodliwe dla dzieci, zwłaszcza w centrach wielkich miast. Więc w tych ustawach chodziło przede wszystkim o transparentność nauczania na zajęciach pozalekcyjnych przez organizacje pozarządowe. Ja nie rozumiem, dlaczego jest transparentność na przykład nauczania biologii, religii, czy chemii, czy historii, a nie może być transparentności zajęć pozalekcyjnych. Temu się sprzeciwiały organizacje pozarządowe, no, zwłaszcza te, które nie chciały pokazywać, czego chcą uczyć w tych szkołach. To jeszcze zacytuję szefa MON, czyli Władysława Kosiniaka-Kamysza, który mówił tak. My już dawno sugerowaliśmy, że jesteśmy w stanie pomóc stronie ukraińskiej w tym, żeby ci, którzy są objęci obowiązkiem służby wojskowej, udali się na Ukrainie. Czy powinniśmy pomagać tym Ukraińcom? My w ogóle powinniśmy Ukraińcom pomagać i robimy to od samego początku tej wojny we wszystkim, co służy obronie Ukrainy i jej niepodległości, bo to leży w żywotnym interesie każdego Polaka. Jeśli w żywotnym interesie każdego Polaka jest, ażeby mobilizacja do armii ukraińskiej rzeczywiście była sprawna, żeby można było stawić czoła agresorowi rosyjskiemu, to pewnie i takie działania są potrzebne. Dzisiaj o poranku gościem był Michał Dworczyk, był szef Kancelarii Premiera w rządzie Mateusza Morawieckiego i mówił tak, Ukraińcy nas okiwali, w pewnym sensie tak, ale nawet trudno mieć do nich pretensje. Może byliśmy momentami zbyt naiwni, mogło tak w kilku przypadkach się stać, w kilku przypadkach może zbyt po partnersku chcieliśmy potraktować naszych ukraińskich przyjaciół. Czy pan by się podpisał pod tym, co powiedział były szef Kancelarii Premiera? Tak, dlatego że sam byłem autorem wielu postulatów także podczas obrad Rady Ministrów, gdzie powinniśmy mieć trochę inny kurs wobec Ukrainy. Powtarzam, pomoc Ukrainie jest naszym obowiązkiem, bo niepodległa Ukraina jest w interesie żywotnym, interesie każdego Polaka. Jeśli Putin wygra wojnę na Ukrainie, jesteśmy w bardzo wielkim niebezpieczeństwie, bezpośrednim i śmiertelnym niebezpieczeństwie, więc pomoc Ukrainie jak najbardziej tak, no ale też pomagając Ukrainie chcielibyśmy wzajemności w tych relacjach, a braku tej wzajemności, chociażby w sprawach zboża, w sprawach granicy, ale także w sprawach, które od dawna są jakimś problemem w relacjach polsko-ukraińskich, jak chociażby upamiętnienie ofiar rzezi wołyńskiej.